dzisiejszym filmie zagram w gierkę, w której ponownie będziemy upgrade'ować nasz go-kart, ale ta jest troszeczkę inna, bo tutaj mamy wielki wyścig normalnie ze wszystkimi graczami. Na razie mamy giga słaby go-kart, w ogóle tutaj będą później jakieś inne rzeczy niż go-kart, jakieś UFO, nie UFO. Tu w ogóle opony możemy upgrade'ować, jakby tu jest dużo więcej roboty niż w tamtej gierce z go-kartami. I to jest chyba taki race clicker bardziej, tutaj po prostu trzeba klikać, żeby szybciej jeździć. No zobaczymy, jak na razie jesteśmy giga wolni. To jest takie dziwne połączenie arm wrestlinga, clickera, jakiś inny gierek, w sumie to race clickera. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tu mamy VIP-a, tak jak w sumie w arm wrestlingu. I co nam daje? Ekstra laka, ekstra winy i jakiś custom tag, tylko nie wiadomo, ile nam dokładnie daje. Chciałbym wiedzieć, ile dokładnie mi tego laka daje i ile winów więcej. I powiem wam, że tak jadę i nie dostaję żadnych winów. A więc tutaj pierwszego wina nawet ciężko jest zdobyć. Tam gdzieś chyba dopiero coś się zmienia. Spróbujmy tam dojechać, no na razie jesteśmy tak wolni, że prawdopodobnie nic nie odblokujemy. No i koniec wyścigu i mamy 0 winów. Dobra, zakręćmy tu kółkiem, tutaj na pewno jakieś winy dostaniemy. Musimy jakieś jajko otworzyć i więcej kliknięć nabić. Tutaj dajcie mi te win. Dobra, mamy 75 winów tutaj chociaż. Chyba, że na podkę przeleci... Chyba na podkę, na podkę przeleciało. Ja nie chcę podki, ja chcę winy. Może tu w daily chociaż mamy. Dobra, tu mamy 10 winów. Jakby zaraz będziemy musieli klikać i teraz musimy klikać. I zobaczcie, tu nam się nabijają opony u góry właśnie. A więc trochę nabijmy tych opon. Zobaczcie, może jakoś szybciej będziemy śmigać. I w sumie widać jakby zmianę prędkości coraz szybciej. Tu w ogóle jest jakiś bananowy go-kart. No tu są już lepsze go-karty. Tamta gierka to była taka w sumie prosta. Ta jest dużo bardziej rozbudowana z tego co widzę. I tutaj właśnie mamy garaż. Zobaczcie, tu są jakby różne rzeczy. I tu mamy samolot, tu mamy UFO, tu mamy tego bananowego. Zobaczymy, czy do UFO nam się chociaż uda dojść. Dobra, jak mamy 10 winów, mamy na 2 jajka. Otwórzmy sobie 2 jajka i te pety też w sumie fajnie wyglądają. Dobra, otwórzmy sobie 2. Mam nadzieję, że jakiekolwiek dobre mi wylecą. I ciekawe, co te pety dają. Czy dają speeda, czy dają boosta, bo jakby w race clickerach zazwyczaj speeda dawały pety. Dobra, na więcej nie mamy i tutaj co nam te pety dają? Speeda nam dają. Dają nam plus 200 speeda. Dobra, mamy 486 speeda. Zobaczmy, jak teraz będziemy śmigać. No teraz jest troszeczkę lepiej. Teraz myślę, że dojedziemy już jakby do pierwszego wina. Odpalmy sobie auto i zobaczmy, czy uda nam się dojechać w ogóle do pierwszego. Tutaj jest jedynka, no dobra, teraz uda nam się na luzie, jakby wcześniej giga wolni byliśmy i tutaj tego jak wyprzedzamy, dobra, już nie jesteśmy najsłabsi na serwerze. Dobra, zobaczmy jak daleko uda nam się dojechać, ile będziemy mieć tych winów. I spróbujemy jakkolwiek wymienić ten go-kardzik i opony do niego, bo tutaj mamy opony, jest taka właśnie stacja z oponami, tam się wymienia te opony. Ile tu rebirth w ogóle kosztuje? 50 tysięcy winów rebirth kosztuje, dobra, to podziękuję za tego rebirtha. Dobra, i w sumie na trochę więcej zostawiłem i teraz mamy 48 winów, spróbujmy wymienić za to koło, no bo tu jest właśnie stacja do wymieniania kół i stać nas na takie koła. One dają nam boosta trochę. Dobra, kupmy sobie takie koła. Dobra, i mamy te koła. Nie wiem, czy je założyło mi. Chyba założyło mi te koła. Jedno koło nam wymieniło. 4 koła muszę sobie wymienić. Czyli to w taki sposób działa. Czyli możemy mieć większego boosta w sumie. No na razie będzie mieć takiego dziwnego go-karda. Tylko ciekawe, co się stanie, jak wymienimy sobie go-karda. Czy te koła mi przejdą na nowego go-karda, czy nie. 500 winów potrzebujemy. Dobra, powiem wam, że kupię tego VIP-a, zaryzykujmy. Mam nadzieję, że on daje mi dużo winów. Że to nie jest tak, że daje mi plus na przykład 50% winów, tylko że działa to tak jak w armii, że daje wam winy razy 3, no i tego ekstra laka oczywiście. Dobra, mamy jeszcze na prawie tutaj jedno takie lepsze jajko. Może tutaj z tego spina dostaniemy winy teraz. Jakieś lepsze jajko otworzymy, które będzie nam więcej speeda dawać. No dajcie mi te winy, no nie, no znowu podka chyba będzie. Chociaż no przeleci na winy, ale na giga mało winów. 15 winów dostaniemy. No dobra, ale dzięki temu mamy na jedno przynajmniej takie lepsze jajko. Otwórzmy sobie takie i zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Shark jakiś, common. Ile on nam daje speeda? No ten shark nam daje plus 650. Teraz mamy już 1000 speeda. Odpalę jeszcze autoklikera, żebyśmy szybciej klikali, jak będzie ten wyścig i poczekajmy, aż się ten skończy. I tu w ogóle jeszcze jakąś maszynkę do goldów mamy. Jak tu goldy działają? Aha, tak jak w każdej gierce, że trzeba mieć 5 petów. To na razie mnie to nie interesuje. I tutaj w sumie mamy te opony. No i mamy jakby jedną oponę do naszego kardu. I czy tą oponę możemy sobie zdjąć? Możemy ją sobie zdjąć. Aha, czyli to w taki sposób działa. No dobra, to tych opon nie tracimy w takim razie. Dobra, ale musimy poczekać teraz 20 sekund i rozpoczynamy klikanie. W ogóle tu jest jakiś krystal jajko, pewnie za Robuxy. Może sobie kupimy później. Na razie spróbujmy normalnie to odblokować. Dobra, i rozpoczynamy klikanie, no teraz z autoklikerem to dużo szybciej idzie. Tak z 1500 speeda teraz nabijemy. Jakby prawdopodobnie nie będziemy najszybsi na serwerze, bo top 1 z tego co widzę ma 7300 speeda, no to trochę więcej. Ale i tak tutaj nubasy są na tym jakby wardzie. Bo tu jest ogólnie drugi ward, tylko tu trzeba mieć jednego rebirtha na ten ward. Dobra, i mamy 1644 speeda. Zobaczmy, jak teraz będziemy szybko śmigać. No jakby tak w miarę sobie już tam kogoś wyprzedzamy. Zobaczmy, jak daleko uda nam się dojechać. Teraz myślę, że powinno być dalej. I zobaczmy, ile teraz winów dostajemy. 3 winy
dostajemy. Wcześniej był jeden win, czyli 3 razy tyle wam daje ten VIP, no to dużo. Dobra, odpalmy może sobie jeszcze jedną potkę tutaj na te podwójne winy, to będziemy jeszcze więcej dostawać. I zobaczmy, ile teraz dostaniemy winów tutaj za to. 12 winów dostaliśmy, dobra, to dużo. To niech farmi się to w taki sposób do jakiejś większej ilości. Teraz 4 już mamy tutaj. Tylko problem jest taki, że zobaczcie, tutaj na dole jest pasek, jakby i tak na samym początku jesteśmy. Ale no dobra, już jest lepiej, już mamy 65 winów. Dobra, niech teraz znowu się przefarbi trochę tych winów, jakieś lepsze jajko otworzymy i te opony wymienimy, albo może uzbieramy, chociaż nie, na lepszego kart 500 potrzeba. Dobra, na razie zajmijmy się petami i kołami do tego gokartu. I teraz po jakiejś chwili nabiliśmy 632 winy, a więc za to moglibyśmy sobie gokart wymienić, tylko co tak naprawdę gokardy nam dają? Daje nam maksymalnie 20 tysięcy speeda, czyli tyle będziemy chyba maksymalnie mogli jechać tym gokardem. 20 winów i 300 akceleracji jakiejś. Nie wiem, czy to się opłaca, ale dobra, kupmy sobie tego gokarda i musimy go w sumie założyć sobie, załóżmy sobie tego gokarda. No czy on szybciej jeździ? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To jest jeszcze taki zwykły gokardzik, jakby tutaj za bardzo nic się nie zmienia. Tutaj będą lepsze, jakiś samolot będzie za 100 koła. Zobaczymy, czy uda nam się dobić do tego samolotu, jakby. Mamy 132 winy, co możemy sobie za to kupić? Trochę takich jajek, dobra, to otwórzmy sobie trochę tych jajek. Jakby przydałoby się też na pewno koła wymienić. Uuu, teraz epik nam wyleciał. Ale na początku myślę, że pety nam więcej dadzą. Teraz shark znowu i chyba jeszcze na 2 mamy. Znowu shark, to sharka na golda będziemy mogli zrobić. Nie, teraz na 2 mamy. Tutaj jakiś taki rare, jakiś oktopus. No i dobra, i co będzie z ostatniego? No i shark, dobra, to sharka na pewno na golda bym zrobił. Chyba, że to kosztuje jakieś winy czy coś. Tutaj mamy tego sharka. Mamy 80%, no powinno się udać. Tutaj jest w ogóle takie kółko, dobra, na szczęście się udało. Mamy sharka na goldzie. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Mamy tutaj tego sharka, który daje 975. Tutaj tego pika, no i tutaj tego oktopusa. No to powiem wam, że nieźle. Jakby, no teraz jak śmigamy? No teraz na pewno szybciej się rozpędzamy. Chociaż powiem wam, czy szybciej? Jakby, no dosyć wolno się rozpędzamy. Dobra, teraz w sumie wyścig na nowo się rozpoczyna. Zobaczymy, ile maksymalnie nabijemy teraz speeda. Tutaj w ogóle, czy ktoś ma taki gokart jak ja? Wszyscy mają te startowe gokardy. Ja może coś źle robię, że od razu gokart upgrade'uję. Może lepiej koła się opłaca upgrade'ować na początku. Możemy ewentualnie sobie jeszcze takie kupić jedno koło. Ja sobie w sumie kupmy. Tylko w sumie zaraz klikanie się rozpocznie. Poczekajmy, aż to klikanie będzie. Dopiero wtedy wymienimy to koło sobie. Dobra, i teraz klikanie jest... i zobaczmy, ile nabijemy. Teraz 9 na raz w ogóle dostajemy speeda. No jeszcze na serwerze na pewno nie będę najszybszy, ale już coraz lepiej to wygląda. Dobra, i mam już 3900 speeda, więc... jest całkiem nieźle. Dobra, i zobaczmy teraz. Cyk, jak będziemy szybko śmigać. Nie wiem, powiem wam, że mam wrażenie, że ten mój gokart jakoś tak giga wolno się rozpędza. Wolniej niż tamte. Jakby wyprzedzamy ludzi, ale no nie wygląda to jakoś super. Dobra, zobaczmy, jakie maksymalnie prędkości się rozpędzimy. Powiem wam, że dopiero mamy 2200, a już minęła minuta wyścigu. Musimy te koła sobie wymienić. W ogóle w tym gokardzie w sumie koła nie mamy wymienionego. Oj, powiem wam, że wymienianie koła podczas jazdy 2000 km na godzinę to nie był dobry pomysł, bo grę zepsuł. Dobra, już naprawiłem. Ale no, to nie był dobry pomysł. Dobra, ale w takim razie tutaj te 2 sobie kupmy. I już będziemy mieć 3 koła. Jeszcze jedno i powinno być lepiej. Dobra, niech teraz znowu się trochę przyfarmi. Jakby, czy teraz szybciej się rozpędzamy? No teraz trochę szybciej się rozpędzamy z tymi 3 kołami. Dobra, powiem wam, że znowu mamy 600 winów, ale musimy sobie kupić to krystal jajko za robuxy, bo to strasznie wolno wszystko się farmi. Jakby to jajko jest tutaj za 350 robuxów. Kupmy sobie to jajko. Mam nadzieję, że tu będą jakieś mocne pety i że jakieś mocne nam wyleci, który będzie mieć dużo speeda. Proszę, daj dobrego, no jakieś takie nam wyleciał. Come on, no nie no, żeby chociaż miał dużo speeda. Najgorszy nam wyleciał, ale unlucky. Ile on ma speeda? 25 tysięcy, no dobra, to sporo ma speeda i możliwe, że się go opłacało kupić. Jakby ten gokart ma maksymalną prędkość 20 tysięcy, więc prawdopodobnie z tym petem nie będziemy w stanie nawet dobić tej maksymalnej prędkości. W ogóle jak wolno to się rozpędza, to zanim ja dobiję tą prędkość maksymalną, no to cały wyścig się skończy. Jakby no wszystkich tutaj już wyprzedzamy dosyć sprawnie, no ale wolno się rozpędzamy strasznie. Nie wiem, tu jeszcze jest podka jakby na podwójną akcelerację, czyli podwójne przyspieszenie. Dobra, kupmy sobie tą podkę jeszcze w takim razie. I teraz już jakieś takie tutaj anime nam się coś pokazało. Użyjmy tej podki. No teraz będziemy się szybciej rozpędzać. No teraz ciutkę szybciej to idzie, ale do tych 25 tysięcy jeszcze mega dużo nam brakuje. Dopiero tutaj jesteśmy. Dobra, musimy na pewno jeszcze koła teraz wymienić w naszym gokarcie, żebyśmy szybciej się rozpędzali. Mamy 7800 dopiero. Dobra, i wyścig się skończył. Kupmy sobie lepsze koła w takim razie. Jakie możemy sobie kupić? Kupmy sobie takie. One nam trochę tego boosta dadzą. Jakby myślę, że peta będzie ciężko lepszego sobie teraz ogarnąć, a więc skupmy się na upgrade'owaniu może kół. Tutaj mamy to założone, te 3 wymieńmy i załóżmy sobie te. Dobra, i mamy już 4 takie koła, jeszcze taki gokardzik, no teraz mamy mocny zestaw. Jakby teraz jeszcze poklikajmy, żeby jeszcze więcej speeda nabić. Zobaczmy, ile nam się nabije tego speeda. No teraz na
pewno już najwięcej speeda na serwerze mamy z tego co widzę. Zobaczymy, czy od startu będziemy każdego wyprzedzać. Jak mamy boost na podwójną akcelerację, przyspieszenie, koła mega dobrego, karta mega dobrego, nie ma szans, musimy być najlepsi. Dobra, kliknijmy sobie tutaj i zobaczmy, czy na starcie każdego wyprzedzimy. No, powiem wam, że wyprzedzamy każdego na starcie, ale to i tak jest wciąż za mało. Musimy całą tą mapkę przejść i dostać się jeszcze na kolejny world. Znaczy, mam nadzieję, że nam się uda dostać i przynajmniej samolot chciałbym odblokować, albo UFO, zobaczymy. Dobra, niech teraz przyfarmi się w takim razie więcej tych winów. Jakby do końca raczej jeszcze chyba nie dojedziemy, bo już minęło 30 sekund, a my nawet nie jesteśmy w połowie pierwszego tutaj paska na dole. Ale dobra, zobaczmy, gdzie dojedziemy, jakby przez te dwie minuty. Chociaż powiem wam, że może dojedziemy do końca, bo tu się jakieś takie dziwne boosty dostaje co jakiś czas, które mnie tak mocno przyspieszałem, tak jak na przykład teraz widzieliście, mieliśmy 35 tysięcy. Dobra, dojedziemy chyba do końca, mamy 1400 winów już. To tak z kilka razy to się musi przejść i musimy sobie od razu go-kart wymienić, bo tutaj zobaczcie, że mamy już maksymalną prędkość. Dobra, i mamy już koniec i zobaczcie teraz, jak zasuwamy. Dobra, niech kilka razy to przejdzie całość, żebyśmy tak chociaż 10 tysięcy winów mieli i spróbujemy wymienić nasz go-kart. Dobra, i powiem wam, że to już mi zajęło długo, ale chciałem dofarmić winy, żebyśmy mieli na kolejnego go-karta, tylko w sumie zanim jeszcze go sobie kupimy, to poczekajmy, aż tu się rozpocznie klikanie, bo im więcej winów mamy, tym więcej farmimy speed jakby podczas klikania. Chociaż nie, w sumie chyba 29 maksymalnie, bo jakby wcześniej też 29 farmiłem. Dobijmy maksa i kupimy sobie nowego go-karta, zobaczymy, jak z niej będziemy śmigać. Jakieś pety spróbujmy lepsze otworzyć. Najlepsze tu jest za 50 tysięcy jajko. Może uzbierajmy na to za 7,5, tylko no to na początku go-karta musimy sobie kupić. Dobra, już tutaj się wyścig rozpoczyna i teraz sobie kupmy właśnie trzeciego go-karta. No tutaj już w sumie takie sanie mamy? Dziwnie to wygląda, powiem wam. A nie, to jest taki zwykły też go-kartik. No ten już powiem wam, że konkretnie wygląda. I tutaj dalej mamy samolot za 100 koła, tylko no to jest 100 koła. Zobaczymy, czy uda się uzbierać. Jakby zobaczmy, jak teraz będziemy śmigać, no bo teraz maksymalną prędkość mamy większą. Kupmy sobie znowu tą podwójną akcelerację. Powiem wam, że za dużo wydałem robuxów, no ale dobra. Kupmy sobie jeszcze raz tutaj to akcelerację podwójną. No i dobra, i winy też sobie kupmy podwójne. I mamy to i to i zobaczmy, jak teraz to śmiga. Powiem wam, że w ogóle nie jesteśmy... A nie, dobra, jesteśmy. Myślałem, że nie jesteśmy najszybsi, chociaż w sumie. Tutaj zobaczcie, że nawet nie jesteśmy na trzecim miejscu. Tu jakiś bekon jest na pierwszym miejscu, na drugim jest jakiś kurczak. Chociaż nie, no ja tutaj jestem szybszy od nich. Dziwnie to działa. Chyba jesteśmy najszybsi, tylko jakoś tak dziwnie pokazuje. Ale dobra, zobaczmy, jakie maksymalnie prędkości tutaj uda nam się dobić. Wcześniej mieliśmy 19900, bo tyle maksymalnie mogliśmy śmigać go-kartem, ale zobaczymy, ile tym będzie. No troszkę lepiej już wygląda, już mamy 25 tysięcy, no i teraz już całkiem nieźle śmigamy. Zobaczymy, jak duże przyspieszenie będzie, jak dojedziemy do końca, już praktycznie jesteśmy na końcu, już mamy 29 058 tysięcy, no i powinno zwolnić, jak tutaj w ogóle szybko to przeszliśmy. No i koniec wyścigu. Dobra, niech przyfarbi się trochę, teraz żebyśmy jakieś lepsze jajko otworzyli. Albo w sumie, wymieńmy sobie koła. Tutaj już mamy na takie, kupmy sobie 4 takie koła, one trochę więcej boosta nam dają. No i te sobie zdejmijmy i załóżmy oczywiście te. No i teraz już mamy całkiem niezłe koła. No i niech to się tak farmi właśnie w taki sposób. W ogóle zobaczmy, czy jakbyśmy otworzyli tutaj to jajko na przykład za 750, to czy ten pet byłby lepszy? Wyleciał nam tutaj ten. 3,5 tysiąca speeda daje, to dużo te pety dają. Dobra, niech to się farbi w taki sposób. Dobra, i teraz przyfarbiliśmy potężną liczbę 45 tysięcy, za to moglibyśmy sobie prawie otworzyć jedno najlepsze, ale wydaje mi się, że lepiej 3 takie sobie otworzyć, albo nawet 4 takie, bo one łącznie raczej nam więcej speeda dadzą. I jeszcze może koła sobie wymienimy i zobaczymy, jak będziemy wtedy śmigać. No tym go-kartem możemy 79 tysięcy kilometrów na godzinę śmigać. Dobra, otwórzmy sobie, albo dobra, nie otwierajmy, na razie zobaczmy, ile te pety będą nam dawać tutaj. Już ten nam wymienił. Tu mamy tego Butterfly'a, który daje 11 tysięcy speeda. Ten daje 8,5. To sporo. Mamy 44 tysiące speeda. Jeszcze tutaj sobie jakieś lepsze koła kupmy. Kupmy sobie tutaj 3 takie koło, takie już w sumie konkretne. Takie z kolcami. No, na czwarte nam zabraknie, ale dobra, 3 muszą nam styknąć. Zdejmijmy sobie tutaj 3 i te 3 załóżmy. I dobra, poczekajmy, aż ten wyścig się skończy. Nabijemy kliknięcia i zobaczymy, ile wtedy będzie mieć prędkości. Jakby w ogóle, żeby tu być w topce, to ile trzeba mieć? Już prawie w topce jestem w ogóle. Tutaj 50 osoba ma 53 tysiące, my mamy 44 tysiące. Może z tymi kliknięciami byśmy dobili tą topkę. Dobra, i rozpoczyna się klikanie. Zobaczmy, ile uda nam się nabić. No jakby, kurczę, muszę uważać, żeby nie kliknąć w co nie trzeba tutaj, bo z autoklikerem, który klika 600 razy na sekundę, nie chciałbym kliknąć jakichś przedmiotów za robuxy, żeby wszystkie robuxy mi zużyło. I mamy 50 tysięcy. 51. 51 460. No minimalnie do topki nam brakuje. Ale dobra, zobaczmy, jak będziemy szybko się rozpędzać. No jesteśmy już najszybsi na serwerze, nikt nas nie pokonuje. No powiem wam, że całkiem nieźle się rozpędzamy. Ale dobra, dalej będzie ciężko progresować, a więc do następnego.